Na gdańskich targach Amber Expo spotkało się prawie 23 tysiące osób z 39 krajów i ponad 500 wystawców z całego świata. Ostatni dzień należał przede wszystkim do przyszłych pracowników oraz pracodawców. Kandydaci na pracowników mieli możliwość bezpośrednich rozmów z przedstawicielami poszczególnych firm, które uczestniczyły w targach. Pierwszego dnia królowała premiera pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej wyprodukowanej przez bydgoską PESę. Drugiego dnia odbyła się prezentacja EMU654 PESy dla RegioJet oraz wodorowego pociągu Coradia Island Alstomu. Trzeciego dnia targów odbyła się premiera kampanii Kolejowe ABC2. W trakcie inauguracji prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisał porozumienie o współpracy ze wszystkimi przewoźnikami pasażerskimi i Fundacją Grupy PKP. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, liczne konkursy oraz inne aktywności. Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia relacji dzień po dniu dostępnej na stronie www.sektorkolejowy.pl.